kobietach facet może się uczyć całe życie, ale i tak na końcu powie: świnio, znowu się schlałeś. Barmańskie elo z barowego el koktela. To oczywiście ja, wasz ulubiony łysy. I zapraszam was na kolejny odcinek drugiej serii 50 sztosowych koktajli, gdzie każdy koktajl jest sztosem, ma swój smak oraz swoją historię. W tym odcinku kontynuuję drinki z kategorii mocne i pyszne, a dzisiejszym bohaterem, czy raczej bohaterką, jest mieszanka rodem z Ameryki Północnej, czyli Rosita. Ta nazwa wskazuje, że koktajl będzie niebezpieczny, seksualny i będzie miał lekką nutkę nielegalnej emigracji w tle, ponieważ bazuje na tequili Reposado. Sama historia jest tak zawiła jak umysł kobiety, więc po prostu jej posłuchajcie, ale nie próbujcie jej zrozumieć, bo tylko was głowa rozwoli. Jest rok 2005, kiedy to świętej pamięci już Gus Regan, czyli znany barman, a przede wszystkim autor wielu książek o koktajlach, recepturach i tak dalej, poznaje Rositę. Dzięki komu? Dzięki jednemu ze swoich znajomych, który jest tak zwanym koktajlowym świrem. A ten z kolei poznał tą recepturę z jednego z artykułów napisanego przez innego koktajlowego publicystę, czyli Terego Sullivana. Pan Regan tak mocno zasmakował w tym koktajlu, że oczywiście nie omieszkał skontaktować się z panem Sullivanem, żeby ten z kolei wytłumaczył mu historię czy pochodzenie tego drinka. Na co Terry powiedział: mordo, szczerze, nie pamiętam. Więc Gus zapomniał po prostu o sprawie, ale do czasu. Bo 2 lata później Gus serwował ten koktajl swoim znajomym podczas kolacji. I oczywiście koktajl ten im tak zasmakował, że od razu zapytali Gaza, czyli swojego nadwornego koktajlowego skrybę, jaka jest jego historia, bo wiele tych historii oczywiście im opowiadał, na co on oczywiście to, kurczę, nie pamiętał, nie wiedział. Więc jeszcze raz pocisnął Terego Sullivana o to, żeby mu powiedział, i tym razem się udało. Tym razem Terry wytężył umysł i przypomniał sobie, skąd, z jakiego źródła owy koktajl wytrzasnął. I okazało się, że było to The Bartender's Bible, wydaną w 1991 roku, uwaga, przez Gaza Regana. Taki ząg! Delikatnie zawstydzony Gaz szybko wskoczył do swojej pracowni, zaczął wertować notatki i faktycznie znalazł materiały, które dowodziły na to, że faktycznie znał Rositę wcześniej, tylko po prostu pisał już tych książek tyle i tych receptur, że po prostu zapomniał w tym całym natłoku. Okazało się, że sam recepturę adoptował z innego barmańskiego klasyka, czyli Mr. Boston Official Bartender's Guide z 1991 roku, chociaż pierwszy raz Rosita pojawiła się w tym podręczniku w 1971 bodajże. Nie daję sobie głowy uciąć za to. Oczywiście Gaz, jak to Gaz, zmienił trochę proporcje, dał więcej tequili, dodał, jak to on, bittersów. I taka to jest historia. Sami przyznacie, że trochę zawiła, a żeby dać odpocząć spalonym neuronom, ja zrobię dla was Rosita, bo tak naprawdę jest to prosty koktajl. Rosita to koktajl oczywiście mieszany, dlatego chwytamy naszą szklanicę i wlewamy po kolei. 50 ml tequili Reposado. 15 ml bittera. 15 ml słodkiego czerwonego wermutu oraz 15 znowuż wermutu, tym razem białego, wytrawnego. Jako ostatni składnik kilka kropel angostury. Teraz wystarczy delikatnie koktajl wymieszać, żeby połączyć składniki. Jezu, jakie to będzie dobre! Zasypać lodem. I klasycznie około 15-20 sekund mieszania. To jest naprawdę dobry koktajl. Naszą mieszankę przelewamy do krótkiego szkła. Wypełnionego kośćmi lodu.
gęściutki płyn, schłodzony idealnie. I całość finiszujemy aromatyzując cytrusową skórką. I proszę bardzo, Rosita ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? O, andale, andale, jak się mawiało w kreskówce jednej. Znaczy, taka mysz tak mówiła. Nieważne. Powiem Wam szczerze, ja za tequilą nie przepadam. Jakoś tak. Ale w tym koktajlu naprawdę robi świetną robotę. W sensie, bo jest połączenie cytrusów, delikatnej słodyczy, ale też wytrawności, a tequila oddaje tu swoją taką roślinną nutę, która jest bardzo charakterystyczna, ale w całości po prostu bardzo dobre, po prostu bardzo dobre. Mógłbym powiedzieć metaforycznie niezła dupka z tej Rosity. Polecam serdecznie, spróbujcie u siebie w domu, w barze, niekoniecznie, ale w domu teraz tak jak najbardziej. Kochani, ja jak zawsze jestem wielce rad z Waszej atencji, dlatego bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie oczywiście, że możecie subskrybować Łysą Głowę, oglądać więcej filmików. Ja Wam życzę dużo zdrowia i rozsądku i do następnego mieszania.